Jayacharya Deva Jay Śla Prabhupada. Jest to 16. płyta, 43. ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam. Kanto drugie, rozdział czwarty, tekst drugi, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 26 czerwca 1972 roku w Los Angeles, Kalifornii. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Atma Jaya Sutagara, Pashudra Vina Bandushu, Rajya Cha Vikale Nityam, Virudham Mamatam Jaho, Virudham Mamatam Jaho. Virudham. Te widzieliście jakieś wielkie drzewa stojące przez wiele, wiele lat. Korzeń jest mocno zakorzeniony. Widzieliście doświadczenie? Czynność jest, aby stać przez 10 tysięcy lat, ale korzeń chwyta ziemię jak cokolwiek silnie. To jest nazywane virudham, atrakcja. Przykładowo, kiedy masz taką polepszoną świadomość ludzkiej istoty. Jeśli ktoś poprosi cię, żebyś stał tutaj przez godzinę, to będzie tak kłopotliwe. A nawet jeśli jesteś zmuszony stać przez jedną godzinę, będziesz czuł tak wiele niewygody. Ale to drzewo, ponieważ nie rozwinęło świadomości, nie ma rozwiniętej świadomości, ono stoi przez 10 tysięcy lat i na takim otwartym powietrzu, tolerując wszelkie rodzaje nadmiernego gorąca, deszczu, śniegu. Ale mimo to jest tak, że tak trzyma się tego. Taka jest różnica pomiędzy rozwiniętą świadomością i nierozwiniętą świadomością. Drzewo również ma świadomość. Współczesna nauka, oni to udowodnili, że drzewa mają świadomość. Bardzo mocno zakryte, prawie martwe. Ale ono nie jest martwe, tam jest świadomość. Więc im bardziej rozwiniesz swoją świadomość, tym bardziej staniesz się takim wolnym kochankiem. Tak w ludzkim społeczeństwie jest walka o wolność. Ale w społeczeństwie zwierząt oni nie wiedzą, czym jest wolność. Nasi również tak zwana wolność. Ale mimo to mamy jakąś świadomość, że my walczymy o wolność. I oni walczą o jedzenie, to wszystko. Tutaj Parikshit Maharaja, ta emancypacja, świadomość Kryszny znaczy emancypacja od tego materialnego przywiązania. Dlatego on został tak bardzo zaawansowany, ponieważ od swojego dzieciństwa, od swoich narodzin, już w łonie swojej matki, on był świadomy Kryszny. A wkrótce jak zrozumiał, że Kryszna jest moim celem, natychmiast porzucił. Jahau znaczy porzucił. Jaki rodzaj rzeczy on porzucił?
imperium. Dawniej władca w Hastinapurze, oni rządzili całą ziemią, całym światem. Parikshit Maharaja, co najmniej 5000 lat temu, kiedy Parikshit Maharaja był królem, on był władcą całego świata. Więc on porzucił to. Nie, że mała wioska czy coś, nie. I to imperium również, bez żadnego niepokoju. On był tak potężny, że nikt nie mógł sprzeciwić się mu, wystąpić przeciwko jemu. To znaczy złamane czy zaniepokojone. Ale jego królestwo nigdy nie było zniszczone czy zaniepokojone. Teraz cały świat jest zniszczony i zaniepokojony w obecnej chwili. Oni mają tak wielu krajów, niezależnych krajów. To znaczy, świat jest podzielony na części. Dawniej tam nie było takiej podziału. Jeden świat, jeden król, jeden Bóg, Kryszna, jedno pismo, Wedy, jedna cywilizacja, Varnashrama Dharma. Nie dawno temu oni dają historię, oni studiują tak o okrywy ziemi. Ale kiedy oni studiowali ziemię, okrywę ziemi od milionów lat, a i miliony lat temu była doskonała cywilizacja. Doskonała cywilizacja, świadoma Boga, szczęśliwa cywilizacja. Teraz oni to podzielili, zaniepokoili. A tak nie było dawno. Mamata znaczy, to jest moje. To jest nazywane mamata. Mama to znaczy moje. Świadomość moje i ja. To jest nazywane mamata. Ja jestem tym ciałem i w związku z tym ciałem wszystko jest moje. Moja żona, moje dzieci, mój dom, moje konto w banku, moje społeczeństwo, moja społeczność, mój naród, mój kraj, moje. To jest nazywane mamata. Jak to mamata, czy świadomość moje, rośnie? Jest maszyna manipulowana przez mają, energię iluzoryczną. Początek. Czym to jest? Atrakcja. Mężczyzna jest zauroczony kobietą i kobieta jest zauroczona mężczyzną. To jest ogólna zasada. Tutaj, w tym świecie materialnym, nie ma atrakcji do Boga, ale jest atrakcja. Ta atrakcja jest tak w całości atrakcją seksualną, to wszystko. Cały świat, nie tylko społeczeństwo ludzkie, społeczeństwo zwierząt, społeczeństwo ptaków, społeczeństwo zwierząt, jakimkolwiek społeczeństwie, jakiekolwiek żywe istoty, atrakcją jest seks. Atrakcja tutaj. Centrum atrakcji jest seks. Chłopcy i dziewczęta, czy jakikolwiek w młodym wieku, jest ten impuls seksualny, zwiększa się i oni chcą się łączyć. Żeńskie chcą mężczyzn, mężczyźni chcą żeńskich. To jest atrakcja. To jest podstawowa zasada uwikłania uwarunkowanej duszy w ten nieszczęsne życie powtarzających się narodzin i śmierci. Ta atrakcja. Dlatego wedyjska cywilizacja jest oparta na tym, jak wydostać się z tej atrakcji. Jest atrakcja, ty nie możesz tego uniknąć. Najlepszą, aby zrobić najlepszy użytek ze złego bagażu. Dlatego od samego początku dziecko jest
szkolone, jak zostać brahmacharinem. Brahmacharinem. Żadnego życia seksualnego. Aż do 25 lat. Poprzez całe życie, ale co najmniej przez 25 lat. To jest nazywane ashramem brahmachari. Ale jeśli ktoś nadal tak nalega na życie seksualne po byciu wyszkolonym przez 25 lat, on ma pozwolenie ożenić się. To jest nazywane grihastha ashram. I ponieważ on był wyszkolony, aby być nieprzywiązanym do życia seksualnego, więc przez jakiś czas on się cieszy, później on to porzuca. Tak jak Maharaj Pariksit. Tam było szkolenie, dlatego Pariksit Maharaja mógł to porzucić. To nie jest tak łatwo porzucić atrakcję do królestwa, żony, dzieci i samochodów, i pasiu, i zwierząt, i tak wielu. On był królem, władcą. Jak wiele on posiadał. To nie jest bardzo łatwo porzucić atrakcję do tych własności. Dlatego to jest nazywane virudham. Atrakcja jest tak głęboko zakorzeniona. Przykład jest to drzewo stojące. Ono nie chce porzucić tego przywiązania swojego korzeniu. Atrakcja zaczyna się od tej atrakcji seksualnej. Z początku jest atrakcja. Mężczyzna chce kobiety, kobieta chce mężczyzny. Ale wkrótce, jak się połączą, ta atrakcja staje się głęboko zakorzeniona. Najpierw pragnienie. W tym czasie atrakcja nie jest głęboko zakorzeniona, ale wkrótce, jak są połączeni, czy to legalnie, czy nielegalnie, ta atrakcja staje się głęboko zakorzeniona. Wkrótce, jak się połączą, teraz ta atrakcja staje się takim mocnym węzłem w sercu. Zawsze myślisz, on jest moim ukochanym, ona jest moją ukochaną. Coś takiego, ta atrakcja. Później, kiedy są połączeni, tak jak jedno małżeństwo, wkrótce jak są w małżeństwie połączeni, griha znaczy apartament, dom. Oni muszą żyć bardzo wspaniale. Następnie kshetra. Kshetra znaczy pole. Dawniej nie było przemysłu. Zarabianie znaczy na życie było rolnictwo. Każdy musiał mieć jakąś ziemię i wytwarzać ziarno, owoce, to wszystko, mleko. Przede wszystkim mieszkanie, później utrzymać te wydatki. Teraz my musimy wymyślić przemysł czy handel i tak wiele rzeczy. My wymyśliliśmy zabijanie, ci złodzieje. Tak wiele rzeczy dawniej. Życie było bardzo proste, utrzymanie życia. Weź jakąś ziemię i pracuj odrobinę, wytwarzaj swoje ziarno i krowy również tam były. Weź mleko. Mleko, warzywa, ziarna. Twoje kwestie ekonomiczne są rozwiązane. Przede wszystkim griha, dom. Później kshetra. Kshetra znaczy pole. Ja muszę wytwarzać moje pożywienie. Później dzieci. Ponieważ małżeńskie życie bez dzieci nie jest bardzo szczęśliwe. Chanakya Pandita powiedział, życie rodzinne bez dzieci jest zerem. To jest zero. On tak obliczał jakieś zera. Pierwszym zerem jest ktoś, kto nie jest wykształcony. Jego życie jest zerem. You are going to some touring.
on robił jakiś taki ten szacunek odwiedziny, ale jeśli gdzie ty będziesz szedł, jeśli nie ma świątyni, kiedy podróżujesz, nie ma przyjaciół, wtedy twoja podróż będzie zerem. Dlatego indyjski system jest, kiedy oni są turystami, oni udają się do różnych miejsc pielgrzymek czy jakiegoś domu przyjaciół. I jeśli jesteś w małżeństwie, a nie ma tam dzieci, wtedy to jest zero. Jeśli nie masz pieniędzy, wtedy wszystko jest zerem. Nawet pomimo posiadania domu, czy dzieci, czy wykształcenia, jest tak wiele wykształconych. Jeśli nie mają zatrudnienia, ich życie jest zerem. Wkrótce, jak jesteśmy połączeni, mężczyzna i kobieta, wtedy te rzeczy są potrzebne. Wspaniały dom, mieszkanie, jakieś pole, aby produkować pożywienie, później jacyś przyjaciele, suta, dzieci, przyjaciele, później pieniądze również, bez pieniędzy, ponieważ bez pieniędzy wszystko będzie zerem. W ten sposób to jak drzewo stopniowo rozszerza swoje korzenie, nasza atrakcja, to męsko-żeńska atrakcja, staje się głęboko zakorzeniona przez te rzeczy. To jest iluzja. To mamata. To jest ja, to jest moje. I jednego dnia Pan Śmierć przyjdzie, On zniszczy wszystko. My zapominamy o tym. Ale my chcemy pozostać tutaj, w tym poczuciu, że ja i moje. Ale Bhagavad Gita mówi, Krishna mówi, że ci dranie, którzy nie są świadomi Boga i stwarzają ahamameti, bardzo, bardzo wielki schemat, aby zostać szczęśliwymi, całe szczęście jest zniszczone przeze mnie jako śmierć. Krishna ostatecznie przychodzi jako śmierć, tak jak Hiranyakashipu. On planował tak wiele rzeczy, ale Narsimhadev pojawił się jako śmierć i zniszczył wszystko, wszystko. Dlatego kiedy Prahlad Maharaja miał ofiarowane materialne błogosławieństwa, on powiedział: mój drogi panie, co ty mi ofiarujesz? Ja już widziałem wszystkie te rzeczy. Mój ojciec był tak potężny, że nawet półbogowie bali się jego czerwonych oczu. I on ekspandował swój wpływ na cały wszechświat, rozszerzył. Ale ty zniszczyłeś to w sekundę. Dlaczego miałbym prosić o takie błogosławieństwo? Jeśli chcesz dać mi jakieś błogosławieństwo, proszę, zaangażuj mnie w jakąś służbę dla twoich sług. To jest prawdziwe błogosławieństwo. Chaitanya Mahaprabhu również polecał, stanie się sługą, sługi Kryszny. To jest system parampara. W ten sposób ktoś może porzucić głębokie przywiązanie do wszystkich tych naszego stworzenia, naszego rozwiniętego przywiązania, griha kshetra sutapta vitai. W jakiejkolwiek chwili wszystkie te produkty przywiązania mogą być zniszczone. I to będzie robione tak. Ale nie posiadają wiedzy. Nie mają wiedzy. Myślą, że będą mieli możliwość cieszyć się tą ekspansją przywiązania. Nie. Ty nie możesz się cieszyć. Nawet jeśli się cieszysz, to jest jedynie przez kilka lat. Ale twoja egzystencja nie jest na kilka lat. Jesteś wieczny. Ty nie umrzesz po zniszczeniu swojego ciała. Śmierć znaczy spanie przez 7 miesięcy, to wszystko. Wtedy znowu otrzymasz inne ciało. Wkrótce jak porzucam to ciało, ja wejdę do łona innej matki, aby otrzymać inne ciało. Matka stwarza ciało, a wkrótce jak ciało jest odpowiednie, ono pojawia się.
ten przedział, kiedy porzucam to ciało, wchodzę do łona matki i stwarzam inne ciało i pojawiam się, to zajmuje około 7 miesięcy. Dlatego podczas tych 7 miesięcy my nie wiemy, co się dzieje. To jest śmierć. Śmierć znaczy to. Inaczej nie ma śmierci. Dusza jest wieczna. My nie wiemy, jakie są nasze wieczne potrzeby. Nie wiemy o tym. Nie ma takiego wykształcenia. Ani ci dranie nie wiedzą, że oni są wieczni. Oni myślą, że przez przypadek otrzymaliśmy to ciało, tak czy inaczej. A wkrótce, jak ciało jest zniszczone, wszystko jest zniszczone. Tak długo, jak ciało jest, zmysły są, cieszmy się radością zmysłową. To jest cywilizacja, ponieważ tam nie będzie już więcej tego zmysłu. Oni dają ważność zmysłom, że to jest możliwość zadowalania zmysłów. Ale oni nie pytają, skąd te zmysły się pojawiły. I to jest tak ważne. I my przyjmujemy, dajemy taką ważność radości zmysłowej temu programowi. Tego oni nie wiedzą. Ani oni nie wiedzą, kim jest żywa istota, czym są te zmysły, co jest celem życia. Oni jedynie robią plany, aby kierować samochodem i pływać, latać. Plany, jeden za drugim, jeden za drugim. Ale problemy się zwiększają. Dlatego przykład Parikshita Maharaja jest bardzo wspaniały. Wkrótce jak zrozumiał od swojego mistrza duchowego, że Krishna jest celem życia i on został świadomy Kryszny, on natychmiast to jest potrzebne. Czytaj znaczenie, Pradyumna. Zostanie wyzwolonym znaczy uwolnienie się od Dehatma Buddhi, iluzorycznego przywiązania dla osobistych cielesnych okryć i wszystko związane z ciałem, zwane żoną, dziećmi i wszystkimi innymi uwikłaniami. Ktoś wybiera żonę dla cielesnych wygód, a rezultatem są dzieci. Dla żony i dzieci ktoś potrzebuje takiego wspaniałego miejsca. Jako taką dom mieszkalny jest również potrzebny. Zwierzęta jak konie, słonie, krowy i psy są takimi wszystkie zwierzętami domowymi. A grihasta musi utrzymywać je tak jak parafernalia domowe. W cywilizacji współczesnej konie i słonie były zastąpione samochodami i różnymi maszynami, aby utrzymać wszystkie takie domowe rzeczy. Ktoś musi zwiększyć konto w banku i być ostrożnym co do skarbca domowego. I aby tak współdziałać z tym bogactwem materialnym, ktoś musi mieć dobre relacje z przyjaciółmi, krewnymi, jak również stać się bardzo ostrożnym co do utrzymywania swojego status quo. To jest nazywane materialną cywilizacją materialnego przywiązania. Oddanie dla Pana Kryszny oznacza negację wszystkiego materialnego przywiązania, jak wymienione zostało powyżej. Przez łaskę Pana Kryszny, Maharaj Parikshit otrzymał wszystkie materialne rzeczy i takie królestwo, w którym cieszył się, tak bez niepokoju, pozycją króla. Ale przez łaskę Pana on miał możliwość porzucenia wszystkich związków z materialnym przywiązaniem. To jest pozycja czystego wielbiciela. Maharaj Parikshit z powodu swojego naturalnego uczucia do Pana Kryszny jako wielbiciel Pana, on był zawsze wypełniał swoje królewskie obowiązki dla korzyści Pana.
Jako odpowiedzialny król świata, on zawsze był taki dbały, aby widzieć, że wpływ Kali, żeby nie wszedł do jego królestwa. Wielbiciel Pana nigdy nie myśli, że jego takie domowe parafernalia są jego własne, ale podporządkowuje wszystko w służbie dla Pana, dlatego że we istoty pod opieką wielbiciela otrzymują możliwość dla realizacji Boga przez zarządzanie zgodnie z instrukcjami wielbiciela Pana. Przywiązanie dla domowych parafernaliów i do Pana Kryszny idą tak wolno razem. Jedno przywiązanie jest ścieżką ciemności, a inne przywiązanie jest ścieżką światła. Gdzie jest światło, nie ma ciemności, a gdzie jest ciemność, nie ma światła. Ale doskonały wielbiciel może przemienić wszystko w ścieżkę światła przez nastawienie służenia Panu. Najlepszym przykładem jest tutaj Pandawowie, Maharaj Yudhishthir i Grihastowie podobni jemu mogli przemienić wszystko w światło przez połączenie tak zwanych materialnych rzeczy w służbie dla Pana. Ale ktoś, kto nie był wyszkolony, czy nie miał możliwości przemienić wszystkiego w służbę dla Pana, musi porzucić wszystkie materialne związki, zanim będzie kwalifikowany, aby słuchać i intonować chwał Pana. Czy innymi słowy, ktoś, kto poważnie słuchał Śrimad Bhagavatam, nawet przez jeden dzień, jak Maharaj Parikshit, od kwalifikowanej osobistości jak Shukadeva Goswami, gdzie mógł porzucić wszystkie takie przywiązania do materialnych rzeczy. Nie ma użytku z jedynie imitowania Maharaja Pariksita i słuchania Bhagavatam od profesjonalistów, nawet przez 700 lat. Przyjęcie Śrimad Bhagavatam jako środek utrzymania rodziny jest największym rodzajem obraz u stóp Pana. Parikshit Maharaja, Maharaja mógł porzucić przywiązanie w ciągu kilku dni. Nie tak nagle, ale on był przygotowany. Jego trening był szkoleniem. To jest nasza filozofia. Definicja Rupy Goswamiego. Vishaya znaczy potrzeby cielesne, jedzenie, spanie, łączenie w pary i obrona. Ktoś powinien zrozumieć, że nie jestem tym ciałem, ale ponieważ jestem teraz uwikłany w to ciało, dlatego muszę utrzymać również ciało, nie będąc przywiązanym. Tak, macie wspaniały samochód, potrzebujecie go, aby się poruszać, ale wy wiecie bardzo dobrze, że nie jestem tym samochodem. Ja przyjmuję służbę od samochodu. Samochód powinien być utrzymywany, aby dać mi regularną służbę. Nie, że powinienem utożsamiać się z tym samochodem. Podobnie to ciało jest czymś takim jak samochód, mechanicznym samochodem. To jest stwierdzone w Bhagavad Gicie. Brahmayan sarva bhutani jantra rurani mayaya
Maja dała nam ten samochód, aby zadowolić nasze pragnienia. Czasami to jest nazywane polem, kshetra. My chcemy pracować na nim. Tak jak rolnik pracuje na swoim polu i wytwarza jakieś rezultaty. Podobnie my pracujemy na tym polu. Poruszamy się tym samochodem, ale ja nie jestem tym polem, nie jestem tym samochodem. Jeśli ktoś zrozumiał tę filozofię, że nie jestem tym ciałem, ale ja nie jestem tym ciałem, to nie znaczy, że powinienem je lekceważyć. Ja muszę je utrzymywać, ponieważ ten sam przykład. Jeśli chcę poruszać się wspaniale, mój samochód musi być wspaniale utrzymywany. Naszym czynnością powinno być nie być przywiązanym do samochodu czy ciała, ale utrzymywać go dla naszej pracy. Naszym prawdziwą czynnością jest rozwinąć świadomość Kryszny. My poruszamy się samochodem, udajemy się do jakiegoś biznesu. Samochód nie jest moim biznesem. Ja mam inną czynność. Podobnie, naszą prawdziwą czynnością jest w tej ludzkiej formie życia, jak rozwinąć świadomość Kryszny. To jest nasza prawdziwa czynność. I aby wypełniać ten prawdziwy biznes, my przyjmujemy pomoc tego samochodu, to wszystko. Utrzymuj go wspaniale. Czyść go, dawaj paliwo i olej i jakieś części. To jest potrzebne, ponieważ musi się poruszać. My nie mówimy, że to jest mitya, to jest fałszywe. To jest wersja Mayavadi. Ten świat materialny jest fałszywy. My nie mówimy fałszywy. My nie mówimy fałszywy, ponieważ musimy pracować z tym. Dlaczego miałbym powiedzieć fałszywy? Kiedy przyjmuję jakąś pracę za pomocą tego maszyny do pisania, czy jakiejś innej maszyny, dlaczego miałbym mówić, że to jest fałszywe? To jest prawdziwe. Naszą filozofią jest, my nie lekceważymy tego świata materialnego jako fałszywy. To jest pseudo. Pseudo wyrzeczenie. Ty nie możesz porzucić. Dlaczego miałbyś nazywać to fałszywym? Czasami, tak jak jacyś materialiści, oni krytykują, że wy używacie materialnych rzeczy. Dlaczego mówisz fałszywy? Ten krytycyzm stosuje się do filozofii Mayavadi, którzy mówią Jagat Mithya. Ten cały materialny świat jest fałszywy. My nie mówimy fałszywy. My mówimy, on jest tymczasowy. Jest tymczasowy. Ja muszę wziąć jakąś korzyść z tego, ponieważ jestem w tym świecie materialnym. Jak ja mogę mówić, to jest fałszywe? Muszę jeść. Jak ja mogę mówić, że jedzenie jest fałszywe? To nie jest nasz biznes. Ale my musimy jeść coś, co pomoże mi w moim prawdziwej czynności. Ale moją prawdziwą czynnością jest świadomość Kryszny. Dlatego muszę jeść Krishna Prasadam. To utrzyma moje ciało i pomoże w moich czynnościach. To jest nasza filozofia. Dziękuję Wam bardzo. Cześć, Labra Upada. Jaya Charyadeva.